Ostatnio troszkę co po niektórzy się ze mną nie zgodzili pod ostatnim odcinkiem finalistów, którzy nie zasłużyli. Co mnie osobiście nieironicznie cieszy. Bo faktycznie, mieliście dosyć mocne argumenty na przekonanie, że Sean jednak w pewnym sensie zasłużył na finał. Jak też co po niektórzy słusznie zauważyli, nie było omówienia ani totalnej porażki w trasie, ani plejady. To jest dlatego, że tam nie miałem za bardzo pomysłu, kogo bym widział na miejsce finalistów z tych dwóch sezonów. A więc czas na wielki finał i czas na ostatni odcinek finalistów, którzy nie zasłużyli. Jak wiemy, w finale wystąpili surferzy oraz kadetki, Jeff i Brody oraz MacArthur i Sanders. Wszyscy wiemy, jak ta dwójka dawała sobie radę przez wariacki wyścig. Jedni mieli troszkę pod górkę, inni troszkę mniej. Mimo że surferzy byli w finale, no to cóż, na potrzeby tej serii powiem, iż średnio zasłużyli, by tam się pojawić. Średnio, bo troszkę tak, troszkę nie. Ja na przykład na miejscu surferów widziałbym osobiście gotów. Oni to dawali sobie radę bezproblemowo. Poza tym bardzo ich lubię, za to, że mają totalnie wyjebane na wszystko. No może poza tym, że stracą swój makijaż, no to jest zdecydowanie ich najsłabszy punkt. Ewentualnie jak nie goci, to siostry Emma i Kitty kontra kadetki. To byłby dosyć huczny finał ze względu na to, że obie siostry są dosyć mocnymi zawodniczkami. Ewentualnie Kerry i Davin, tak jak miało być oryginalnie planowane, ale jak wiemy, nie mogli oni wystąpić w finale, dlatego że Davin po prostu no, miał wypadek, no i wiadomo jak to się skończyło. No a Kerry no, sama raczej nie była bez drużyny, więc niestety musiała również opuścić wariacki wyścig. A wy? Kogo chcielibyście zobaczyć przykładowo na miejsca surferów lub na miejsce kadetek? Piszcie w komentarzach i w ten oto sposób skończyliśmy sobie serię finaliści, którzy nie zasłużyli. I w ten oto sposób również zabiorę się za odpowiedzi na komentarze, które zostawiliście pod filmikami zrobionymi przez MUA, ponieważ no jak wiecie, ja i Zakolak odpowiadamy osobno na komentarze, w sensie jak wy zadajecie komentarze pod filmami Zakola, no to Zakol odpowiada, a jak pod moimi, no to ja odpowiadam. Nowe osoby oczywiście zapraszamy do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach, które tutaj publikujemy. Oraz jeżeli wam się spodobało, no to dajcie łapkę w górę, a jeżeli nie, no to zostawcie w dół, albo ewentualnie w ogóle się wstrzymajcie, jeżeli nie macie pewności, czy wam się film spodobał, czy nie. I do następnego razu. Trzeba wrócić po raz kolejny, ponieważ mieliśmy troszkę przerwy, dlatego że byliśmy na małym urlopiku, a teraz czas wrócić do żywych i zabrać się za następne odcinki z innych serii. Tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego razu.